Cześć, witajcie panu tedytnie w kolejnej terii na kanale Jarek wejdź pitted totem totemkowym. Potem panie, ja bym chciał domówić pitted promoti. Ale dzisiaj mam dobry humor, no. Tikti partek, moi drodzy, tikti parsek, 60 parsek. I tak gdzie jest pepti jest w gratidzie. Na gdubym. Seria, która ma być godnym zastępcą 60 Seconds, oczywiście również od studia Robot Gentleman, czyli dżentelmeńskie roboty. No i co? Rozpoczynamy przygodę, to będzie naprawdę fajny odcinek, także zostaw łapeczkę w górę. Jedna łapeczka w górę to jeden śmieć zebrany w przestrzeni kosmicznej więcej, miejmy nadzieję, że się uda. Tutaj widać. Bo jak pewnie wiecie, tutaj mamy to samo co w 60 Seconds, czyli przetrwanie, zwykły tryb, tam jesteśmy na statku jakimś losowym bohaterem i tak dalej, tryb Voyager, czyli ze zbieraniem wszystkich rzeczy, które później możemy przenieść na statek, no i misje. Tutaj prawdopodobnie możemy zdobywać różne rzeczy. Stary, gdzie mój tlen? Kosmiczny pościg, plaga z kosmosu, gwiezdni poszukiwacze, no i tutaj astroobywatele musimy poodblokowywać poszczególne rzeczy, żeby się udało, czyli pozbierać jakieś tam rzeczy, ale my oczywiście rozpoczniemy nową przygodę od trybu Voyagera. Kapitanem niech będzie Didi Dawkins, czyli ta popularna Didi Dawkins 60 Seconds, dzięki której mieliśmy trochę zapasów, bo ona nam dawała informacje w radiu i tak dalej, a potem, że zniknęła, a nagle bierzemy od niej zapasy. Pietarki! Jej atrybutami jest zwinność, intelekt i siła. No i co? Odpalamy, możemy zbierać nieokreśloną ilość osób do naszego, można powiedzieć, schronu, bunkra, a właściwie do naszego statku. Mamy skarpetkową pacynkę, która pomaga nam radzić sobie ze zwariowaniem. Wiesz jak jest? No i teraz Didi Dawkins, prawdopodobnie... Oj, to ja powinienem zacząć od jakichś grubych rzeczy. Dobra, bierzemy Rudego! Jesteśmy my i Rudy. Co się wydarzy na pokładzie? Nie wiem, ale to jest ostatnia osoba, którą biorę na pokład. Czyli zbieramy teraz zupy. Zupy, zupy i więcej zupy. Dobra, może jeszcze tego wezmę. Jak już się tutaj napatoczył, to będzie co prawda więcej mord do wykarmienia, ale miejmy nadzieję, że to będzie dobre zbieranie. Wiesz o co chodzi? Tutaj mam taśmę. Taśma się oczywiście przyda. I ten wyfrowindylator, on się też przyda. To jeszcze wezmę ze sobą. Nie wiem, co to jest. To jest jakiś generator energii. Dobra, mamy prawie połowę czasu za sobą. To mamy ze sobą. To zupę i jeszcze jedną zupę. Oj, zupy to tutaj powiem wam jest naprawdę dużo. Więcej osób do schronu nie bierzemy. Nie ma sensu zbieranie większej ilości. O, dobra. I jeszcze tutaj zaraz wrócimy po zupy i surowce. Całkiem niezłe zbieranie, powiem wam szczerze. Mamy jeszcze czas, także czemu się drzwi zamknęły? Chamstwo w państwie. Dobra. Dobra, jest zupa. Oj, chyba już nie zdążę po tą jedną zupę. Może bym... Dobra, nie będę ryzykował, nie zdążyłbym. Nie ma szans, wskakuj na główkę. Didi Dawkins, nasze pierwsze zbieranie w 60 Parsecs, zakończone sukcesem. A ty już teraz zostaw łapeczkę w górę, jeżeli uważasz, że to będzie dobry zastępca dla serii 60 Seconds. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Doszło bardzo dużo zakończeń do tej gry. To znaczy mamy masę dodanych przez twórców, czyli przez Robot Gentleman, zakończeń, które możemy realizować. I jedyne, co musimy zrobić, to będąc już na statku tutaj wewnątrz, musimy wylądować na jakąś planecie, albo zrobić tak, żeby nasza historia potoczyła się w 100% w kosmosie. Dzień pierwszy. We have a first day. Mamy ze sobą Toma Thompsona, Baby Bronco, no i oczywiście nasza kawocholiczka Didi Dawkins, czyli główna bohaterka, postać, a tak naprawdę osoba, która... No jest zupa. Jak jest zupa, no to czujemy klimat 60 Seconds, tak? 10 zup. Mamy zapalniczkę, mamy tutaj komunikator, mamy akumulator atomowy, mamy... Ekspedycje są niemożliwe, no tak, bo jeszcze nigdzie nie wylądowaliśmy, ale mamy kamizelkę kuloodporną, dzięki której możemy spokojniej wychodzić na ekspedycję. Mamy większe szanse, że wszystko się uda. Tutaj mamy taśmę klejącą, tutaj informacje jakby cały dzień, tak jak był dzienniczek tutaj w tym miejscu, jeżeli chodzi o 60 Seconds, tak tutaj musimy klikać, jeżeli chcemy sprawdzać wszystkie informacje na dzienniku pokładowym. A tutaj mamy moduł warsztatowy i na chwilę obecną mamy 50 chemikaliów, dzięki którym możemy kraftować zupę, 20 jakichś dziwnych materiałów i 30 energii. Na chwilę obecną to jest niedostępne, więc nas to nie interesuje. No i przechodzimy do komputera pokładowego. Twoja skomputeryzowana asystentka Astro, bla bla bla, melduje się na stanowisku, bądź dalszym kapitanem. Dobrym kapitanem. No i tutaj mamy główny komputer, dzięki któremu możemy sterować. Także dużo to się od 60 Seconds nie różni, szczerze powiedziałbym, że jest lepsze. Teraz musimy wygłosić przemowę dla naszych ludzi. Czas na czyny, czas na przemowę. To szansa, by pokazać, jakim człowiekiem jest kapitan tej misji. Jaką przemowę wygłosisz? Bądźmy bardzo zwinni w tej przemowie. Nasze atrybuty jako kapitana jest to, że jesteśmy zwinni. Czyli możemy użyć po prostu tego. Oczywiście to akceptujemy. Dzień pomijamy, bo nie musimy robić absolutnie żadnego racjonowania. Przynajmniej w pierwszych dniach. Dzień drugi, no i fajnie. Do tego dwa toty. Dwa toty. Totkowy i metykanki.
Żaden kosmiczny kapitan nie wygłosił wcześniej równie płomiennego przemówienia. Bla, bla, bla. Kapitanie, proszę zwrócić uwagę na warsztat z tyłu kabiny. System jest teraz aktywny. O, to to? O, i teraz możemy tworzyć, ulepszać i rozmontowywać rzeczy. To może ulepszmy sobie coś. Może ulepszmy system. Za 30 energii, a mamy jej 31. O, panie, i to się będzie przetwarzało przez dwa zegary. Czyli to w skrócie jest potwierdzenie, że to będą dwie doby. Czy tam się pali w tle? Jest kosmos. Tam możecie zobaczyć, jak się pali kosmos. Wiesz, o co chodzi. No dobra, no to ulepszmy to. I to powinno być za dwa dni gotowe. Zupy na razie nie musimy kraftować, bo mamy jej 10. O, pani kapitan, wykrywam anomalię ponamagnetycznego. Zupełnie jakbyśmy wpadli w portal czasoprzestrzenny. Pani kapitan! O, w najgorszym przypadku możemy wpaść w pętlę czasową i już nigdy... Użyj tego, co to kuźwa jest. Dzisiejszy wybór, używamy jakiegoś astro czegoś, co pomoże nam nie wpaść w pętlę prawdopodobnie. Dzień trzeci. O, chyba nie wpadliśmy. Dzięki pani, wszystko wróciło do normy. O, cała heca wydawała się trwać godzinę, ale tak naprawdę upłynęło tylko 60 seconds. No tak, no tak, bardzo się... A, to się dalej naprawia. Ej, fajnie to się rusza, tak, mechaniczna ta rączka. Okej, nie mam nic do zameldowania, kapitanie. Proponuję, kapitanie, czy zechciałaby pani zasłaniać usta przy ziewaniu? Nie mam ani poradnika, to jest poradnik młodego... astronauty, powiedzmy, i skarpetkowa pacynka, ale nie mogę zrobić kompletnie niczego. Tutaj żadnych informacji. No i teraz jak z racjonowaniem? Czy oni... Głód ma okej, okay. On ma też głód okej, okay. Ona jest kawoholiczką, ona przydałoby się jej trochę kawy w każdym razie. Apteczki też nie mamy, to jest bardzo duży minus i przed lądowaniem jeszcze gdziekolwiek, na jakąś planetę, może być ciężko, ale przyspieszmy tempa, bo wydaje mi się, że już wiecie mniej więcej o co chodzi, jesteśmy wprowadzeni. Wczorajszy dzień zaczął się całkiem powoli i nieciekawie. I taki już pozostał, nic się nie wydarzyło. Zamiast mnie zainstalowaliby tu komputerowego asystenta typu clown. Fatalnie. Ulepszenie zakończone. Teraz dostępny system na drugim poziomie. O! Można stworzyć maskę przeciwgazową, pacynkę i apteczkę. To potrwa 3 dni, to 2, a to 1. Dobra, zacznijmy od stworzenia maski. Oczywiście, że tak. To już wiemy. Jak z racjonowaniem? Oni są jeszcze głodni. Oboje są lojalni, także jest dobrze. Jesteśmy prawdopodobnie no, dobrym kapitanem, tak? A tutaj nie ma nic poważniejszego w przestrzeni kosmicznej niż odpowiednia dieta kapitana i załogi. Jedna racja przepysznej zupy z puszki wystarczy, aby wyżywić jednego astrobywatela przez parę dni. Kto przeprowadzi inwentaryzację zapasów? O kurde, Baby Bronco, on jest trochę głupi, nie? Nie chodzi już o jego wygląd i tak dalej. On jest po prostu takim niegroźnym gościem, który jest silny. Ten... Tom Thompson, ja go wziąłem, ale trochę mu nie ufał, był pod ręką. Ekspertka od łączności jest. Dobra, zróbmy to jako nasza kapitan Didi Dawkins i miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Jeszcze jeść nie muszą. Fajnie by było. Dzień piąty. Day fünf, five. Okej. I straciliśmy zupę. Ale stworzyliśmy maskę przeciwgazową, więc się przyda. Czyli już mamy tylko 9 zup, niestety jedną straciliśmy, a szkoda. Stany Zjednoczone muszą być pierwszym ziemskim narodem uprawiającym sport w kosmosie. Dobra, odmowa udziału w procesie spowoduje uruchomienie protokołu awaryjnego usunięcia kapitana. No to jakie zawody powinien mieć astrosport? Kuźwa, jakieś... Mamy ponadprzeciętny intelekt załogi, ponadprzeciętną zwinność i siłę również. Może postawmy na intelekt tym razem, bo jak postawimy na zwinność, a ktoś sobie coś zrobi, będzie słabo. Także uprawiajmy jakiś sport w kosmosie. Takie jest założenie. Ona jest głodna, on jest głodny i on jest głodny również, ale nie są wygłodzeni. Więc wydaje mi się, że bycie po prostu głodnym to jest za mało, żeby dać im zupę. I to jeszcze nie jest to. O, zdecydowała pani, że astrosport będzie wyzwaniem raczej strategicznym, polegającym na umiejętnym zarządzaniu zasobami w czasie podróży kosmicznej. Grałabym w to. O, to jest kobita. U. Wygibasy i mamy 5 chemikaliów, 5 materiałów i 5 energii. O, fajnie, icecraftowałem apteczki przy okazji. Gdzie ta apteczka się pojawiła? Czy nie, maskę przeciwgazową, nie? A, tutaj jest. Okej, no to teraz stwórzmy sobie apteczkę, co potrwa 3 dni, a to 2 dni. To szybciej skraftujemy raczej skarpetkową pacynkę. A tutaj coś mamy. Kapitanie, proszę uwagę, stało się coś nieoczekiwanego. Odbieramy niezidentyfikowane transmisje. Nie jestem w stanie ustalić, skąd są nadawane. A tym bardziej, jaka jest ich treść. Istnieje możliwość, że to jedynie zakłócenia. Nie możemy zwlekać. Im szybciej rozszyfrujemy te sygnały, tym lepiej. Może się okazać, że od tego zależy nasze przetrwanie. Komu przypadnie... Ona jest specjalistką od spraw łączności, nie? Prawda? Ekspertka od łączności. No przecież, że Didi Dawkins to zrobi. Ale wszyscy są głodni, jeszcze im nie dawajmy, bo miejmy nadzieję, przynajmniej ja mam taką nadzieję, że jeszcze nie poumierają. To znaczy, mam nadzieję, że będzie coś takiego jak wygłodzenie. Czy... O, teraz chyba już pierwszy kontakt. Okej, okay. I oni. Cele zaktualizowane. Więcej szczegółów w zakładce z celami. Dobra, trudno wzbudzić we mnie emocje, w końcu jestem bytem krzemowym, ale to jeden z najspanialszych momentów w historii. Oczywiście nie mam na myśli, bolszewików. Skontaktowaliśmy się z jakimiś inteligentnymi istotami. Tom głoduje, wszyscy głodują. Czy tu już jest wygłodzenie? Tak, wygłodzenie. I teraz możemy zastosować jedna zupa dla niego, jedna zupa dla niego, a Didi Dawkins? Ona ciągle siedzi z kawą, także dlatego jeszcze nie jest głodna. No i jest dość czujna w każdym razie. Więc jest dobrze.
No i teraz, kapitanie, niedaleko nas wykrywam spory obiekt nieznanego pochodzenia. Jest pusty w środku, wewnątrz mogą być jakieś zasoby. Oczywiście, że to sprawdzamy. Czy mam uruchomić super fikuśny promień holowniczy? Dziwna nazwa. Atademitka 2. Ale skoro działa, to chyba jest okej. Okay. No i co? Jedzenie dostali, ona jeszcze nie potrzebuje, teraz wykraftuje nam się pacynka. Dzień 8. W to się gra troszeczkę dłużej niż w 60 Seconds, natomiast jest super. Mamy skarpetkową pacynkę. Wciągnęła pani na pokład i otworzyła ten tajemniczy, pusty w środku kosmiczny obiekt. Niestety, kryjący się w nim astronauta dawno już odszedł z tego świata. Niestety, ale przynajmniej nikt nie zwariował. Także jest dobrze, ale nie mieliśmy dodatkowo żadnych zapasów. Szkoda. Dobra, teraz stworzymy sobie zupę jeszcze nie i to zabiera 10 chemikaliów i trwa tylko jeden dzień. Więc czas na 10 chemikaliów i apteczkę. Potrwa to 3 dni, ten nie wiem dlaczego, obłąkany. A, to on zwariował! Toma Thompsona obłąkało! O panie, ona jest wygłodzona teraz i powinna coś zjeść. No dobrze, więc damy ci tutaj. Ale jemu przecież możemy dać pacynkę. Bez kitu. Dajemy mu pacynkę i to powinno wystarczyć. A tutaj co mamy? Nasza konsola komunikacyjna ma jakąś usterkę. Jesteśmy najzwyczajniej w świecie ślepi i głusi. Awaria może być całkiem spora, bo konsola popiskuje w sposób, którego podręcznik użytkownika stanowczo nie przewidywał. Dźwięk się staje coraz doniośniejszy. Kapitanie, to bomba! Odliczanie wkrótce dojdzie do zera. Kapitanie, niech pani coś zrobi. Dobra, użyjmy tego. Jak to się nazywa? Kamizelka kuloodporna. Dzień nam mija. Wybuchu nie słyszę, także może to podziałało. Czy kamizelka została zniszczona? Kuźwa! Wyszarpała pani bombę z konsoli komunikacyjnej i owinęła ją kamizelką ochronną. Przytłumiona eksplozja wystraszyła wszystkich, ale nikomu nic się nie stało, nie stała się krzywda. Dobra, ten już nie zwariował. Są głodni. Ona jest dalej głodna, ale nie wygłodzona. Apteczka nam się zrobi za 2 dni i później już będziemy mogli kraftować zupę oraz ich karmić. Kapitanie, nasz niesamowity astroobywatelski mini reaktor wymaga wymiany płynu chłodniczego. O, by dokładnie przepukać wszystkie rury, należy przez około 2 godziny przecierać szmatką całą instalację. Dobra, no trudno. Niech będzie jak będzie. Mam nadzieję, że nic się nie wydarzy. Dzień 10 i dalej nie widzę planety za oknem. To jest... O! Widzę planetę za oknem! Tom żwawo zabrał się do pracy przy reaktorze. Spostrzegł wniecenie w jednej z rur, ale szybko naprawił usterkę. Całe szczęście, to się mogło źle skończyć. No i fajnie. Nowy, nieznany świat. Ale czy chcemy tu lądować? To nie wygląda dobrze, proszę państwa. To jest chyba planeta robotów. Tak mi się wydaje. No ale dobra, nikt z nich nie jest jeszcze wygłodzony. Fajnie by było, za jeden dzień skraftuje nam się apteczka, no i naprawić oczywiście kamizelkę ochronną, która by dała nam fajne ekspedycje i to spokojnie. Proszę się zbudzić, kapitanie, zbliżamy się do jakiegoś ciała niebieskiego, przypomina jak księżyc, ale sądzę, że to raczej mała planeta. Przeprowadzę szybki skan, 96, 98, 100%. Skanowanie zakończone, miałem rację, nieduża skalista planeta pozbawiona życia organicznego. Ale obserwuję tam sporo ruchu, dziwne, moje skanery wykrywają w dole jakieś jaskinie i formacje skalne. Jak, kapitanie, jeśli chce pani bezpiecznie wylądować, musi pani usunąć niewielką usterkę w naszym systemie sterowania, ponieważ w tej chwili nie potrafimy nawet skręcać. Aha, i musi pani to zrobić szybko. Dobra, skorzystajmy z zapalniczki. To nam się skraftuje. No i wygląda na to, że lądujemy. Wygląda na to, że lądujemy na jakiejś, powiedzmy, na planecie, której nie ma ruchu. Nie wiem, dlaczego dopiero w 10 dniu, ale powiedzmy, że się rozbiliśmy. Nikt, mam nadzieję, nie ma obrażeń. Kuźwa ma obrażenia. Cel nie osiągnięty. Zbadaj źródło sygnału SOS w przestrzeni kosmicznej. A, dobra, to tego celu nie zrobiliśmy. Znajdź miejsce do lądowania mamy i więcej szczegółów w zakładce z celami. A, tutaj są cele. Czekamy na dalsze instrukcje. Użyj atrybutu i odnieś sukces przynajmniej 7 razy, czyli tutaj 7 razy trzeba korzystać z usług Didi Dawkins i napraw konsolę komunikacyjną. Okej, okay, takie mamy cele na dziś. Tutaj plan był rozsądny, bla, 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 bla. Apteczka została skraftowana, więc możemy jej teoretycznie użyć na Didi Dawkins. On też jest głodny i jest ranny. Bardzo niedobrze. Nowy, nieznany świat. Fajnie to wygląda, powiem wam szczerze. No i co? Co my tutaj mamy? Kapitanie, wykryliśmy transmisję nieznanego pochodzenia. Oczywiście, że to zróbmy. Kto z nich jest głodny? Kto z nich jest głodny? Wygłodzony jest Bobby Bronco, czyli jemu musimy na pewno dać. Ona jest tylko głodna, a on jest też wygłodzony, więc Tom też dostanie zupę. No i ona musi dostać apteczkę, więc na chwilę obecną dam jej apteczkę. Aj, zmarałem, bo już mogłem naprawiać kamizelkę na wyjście. Kamizelkę, powiedzmy, kuloodporną. On dalej jest posiniaczony, ale powiedzmy, że jakiś czas sobie poradzi. Ja będę mógł skraftować kolejną apteczkę. Więcej szczegółów w zakładce z celami. Okej, okay. Oczekuj na kontakt. Czyli skontaktowaliśmy się i musimy jeszcze 5 razy użyć atrybutu. Okej, okay, bardzo powoli. Przydałoby się, mam tylko 4 zupy, więc trzeba stworzyć zupę jedną do jutra. Czy ona jest głodna? O, jest wygłodzona, dokładnie. Czyli musiałaby skorzystać z zupy. To już mamy. A jakie dane? Mamy jakiś błąd systemu, kapitanie. Nie wiem, kto zmodyfikował mój kod, ale konsekwencje mogą być druzgocące. Musi pani otworzyć mój tylny panel i przeprowadzić awaryjną naprawę. Dobra, mamy dużą zwinność i przeciętny intelekt. A, czyli nie jest za mądra, ale jest bardzo zwinna.
Czy ona zbiera żetony, kuźwa, gdzieś na kamerkach? Fatalnie! Przynajmniej zbierała na ziemi, bo tutaj nie ma takiej możliwości. I rozwaliła nam się rura. Nie jest dobrze. No ale dobra, graficznie na pewno 60 Parsec jest dużo lepsze od 60 Seconds. Natomiast, a teraz musielibyśmy skraftować jeszcze apteczkę, no i powoli szykować ekspedycję. Okej, zupa jest stworzona od razu. No dobrze by było, jakbym stworzył jeszcze jedną apteczkę, nie? Żeby wyleczyć Toma Thompsona. To by się przydało zdecydowanie. Jest naszym przyjacielem, no pewnie daliśmy mu apteczkę. No, może my się tak nie przyjaźnimy. Lepiej by było, jakbyśmy naprawdę dawali radę. Och nie, kapitanie, jedna z szafek magazynowych zacięła się i nie można jej otworzyć. Gorzej nawet, to moja ulubiona szafka. Przeciętny intelekt i przeciętna siła. Ale użyjemy siły, bo jest nas trzech, powinniśmy sobie poradzić. Żadnego racjonowania. A czy możemy już wychodzić na ekspedycję? Możemy. O, mamy wioskę, mamy szansę na chemikalię i zagrożenie jest. A tutaj mamy zagrożenia, coś płonie, okej, i szansa na energię. Dobra, powiedzmy, że do wioski wypuszczę jego, Toma Thompsona, bo kapitan nie może wychodzić ze statku. Z racji tego, że nie mamy apteczki dla niego, a apteczkę i tak sobie kraftujemy, nie wiem, czy już go wyleczę, a z ekwipunku może mu coś damy. Może damy mu jakąś broń, przydałoby się? Ja wiem. Może maskę? Czy tam jest jakieś promieniowanie? Dajmy mu maskę. Okej, wyślijmy go na ekspedycję. Tak wygląda wysyłanie na ekspedycję. Dzień możemy zakończyć. No i zobaczmy, jak to wszystko się skończy. Dzień 14. Thompson poszedł na ekspedycję. Może wróci? Teraz tak. Kapitanie, mamy niepożądanych gości. Horda zrobotyzowanych pingwinów całkowicie otoczyła nasz prom. Wyglądają na wrogo nastawione. Chyba, że mają jakiś inny powód na wymachiwanie nożami. To są trawnikowe pingwiny. Rodzaj tanich ozdób, jakie bogaty robot mógłby ustawić na trawniku przed rezydencją. Ich komputery zostały przejęte przez morderczy wirus. Jak pani chce rozwiązać tę sprawę. Normalnie używamy artefaktu. No i kończymy dzień, moi drodzy. Dzień 15. Zobaczmy, co wydarzy się dzisiaj. Miejmy nadzieję, że nie... Ojeju, ten zwariował. A dlaczego? Co się stało? Pan i Baby, trzymając się za ręce z artefaktem nad głową, pewnym krokiem weszliście w tłum otaczających prom zrobotyzowanych pingwinów. Święta tandeta! O, panie! To jest bardzo zła informacja. Baby głoduje, proszę zadbać o dietę. Wygłodzony i obłąkany. No nie mów, że zostaniemy sami, bo to by była naprawdę zła informacja. Ale jest wygłodzony, więc tam, no zupkę mogę mu jedną dać. Nie mam skarpety, więc skarpetę skraftujemy, jak tylko zrobimy apteczkę. To powinno na pewno pomóc. Kapitanie, widzę, że obserwuje pani ten obiekt na zewnątrz. Coś utknęło za kamieniami, parę metrów od włazu. Coś błyszczącego. Błyszczącego i zapewne cennego. Wiem, że pani tego pragnie, ale nie może pani tego mieć. Jak nie? Dawaj, bierzemy uszkodzoną kamizelkę. Może to zadziała. Czy Thompson wraca już z ekspedycji? Oj, nie wrócił. Skraftowaliśmy apteczkę. To straciliśmy całkiem. Chyba całkiem. O Jezu. O Jezu, jest źle. A Thompson jeszcze nie wraca z ekspedycji. Dobra, kraftujemy sobie skarpetę teraz, bo przydałaby się na zwariowanie. A kamizelka? Jeden dzień. To najpierw skraftujmy sobie kamizelkę. A tutaj mamy event z pacynką. O nie! O nie, nie tłumaczy po co. Czy odpowie pani na wezwanie? Niestety. Niestety nie możemy użyć pacynki, także nie odpowiadamy na wezwanie. A szkoda. I mijamy ten dzień. Jutro będzie już dostępna kamizelka, więc możemy wychodzić na dalsze ekspedycje. A ten dalej nie wraca. Stworzyliśmy ją, nie wiem, z jakichś dziwnych materiałów, bo pancerna. Oj, no teraz to wygląda dobrze. Wykrywa potężny skok energii pod powierzchnią. Fale sejsmiczne. Sądzę, że zbliża się trzęsienie ziemi. Prom jest solidny, za to grunt wcale nie. Gleba ma wysoki potencjał upłynnienia. Kiedy nadejdzie wstrząs? Widzę bezpieczny skrawek skalistego gruntu kilka metrów przed nami. Może pani użyć silników manewrowych? Oczywiście, że to robimy. Sprawdzamy, co się wydarzy. Ona dostała zupę. Zupy zostało bardzo mało. Ale będzie jeszcze trochę chemikaliów, żeby... Wrócił z ekspedycji! Co on przyniósł? 31 materiałów, 4 zupy i tego... A on był chory przecież, nie? W sensie słaby, zmęczony i ranny. A ten jest tylko obłąkany. Ale jemu będę mógł dać apteczkę. Jezu, ile zupy przyniósł. Przyjacielu, tak? To ty możesz wchodzić na ekspedycję. Słyszy pani, jak szczękają mi zęby, kapitanie? Oczywiście, że nie, bo jestem komputerem. I nie mam zębów. Haha, ale żarciki, dobre. Jednakże z żalem muszę poinformować, że nasz moduł grzewczy wpadł w pętlę sprzężenia zwrotnego chłodzenia. Wkrótce zrobi się bardzo zimno. Dobra, korzystam z tej kamizelki. Ten, bo tu jeszcze jeden dzień się kraftuje, miejmy nadzieję, że wytrzyma. Czy on jest głodny? Jest tylko głodny. Ona w ogóle nic, a on obłąkany i głodny. Czyli nic, powinien jeszcze trochę wytrzymać. Baby Bronko, trzymaj się, dzień 19. Ale to leci, ten już w ogóle wykrzywiony. Mamy skarpetę, także teraz damy mu pacynkę. Proszę bardzo, pacynka dla ciebie, a dla ciebie będzie apteczka. I jesteś wygłodzony, więc dostaniesz również zupę. Z racji tego, że przyniosłeś bardzo fajne rzeczy z ekspedycji. On też jest wygłodzony, także mu damy. A jak tam ona? Ona jest tylko głodna, to jest niesamowite.
niesamowite. Prom w niebezpieczeństwie, kapitanie. Jesteśmy na ścieżce gwałtownej wichury o paskudnym składzie chemicznym. O nie, grozi uszkodzeniem naszych filtrów. Skorzystajmy z maski, miejmy nadzieję, że filtry się nie uszkodzą. No i co dalej? Dalej nie możemy użyć niestety skarpetkowej pacynki, bo wykorzystaliśmy ją na Babyego Bronko, ale czy my możemy sobie skraftować? Możemy. Kraftujemy pacynkę, ona będzie za 2 dni i już wtedy będziemy mogli dokonywać wyboru i się odezwać do kogoś. Nikt nie jest tam wygłodzony, także jest dobrze, zupkę jeszcze mamy, także jakoś tam sobie radzimy, ale ta jego ekspedycja była naprawdę dobra. I mamy jeszcze leje po bombach. No tam go nie wypuszczę, bo tam będą tylko materiały, ale raczej wypuszczę go do wioski. Baby Bronko. Of course. Of course, powinieneś sobie poradzić. Damy ci kamizelkę kuloodporną i tak będzie wyglądała twoja ekspedycja, mordeczko. Jaka decyzja? No cóż, to zaskakujące, kapitanie, ale w spiżarni leży ser. A przynajmniej sądzę, że to ser. Nie wiem, skąd się tam wziął. Czy ktoś przemycił go na pokład? Czy może to jakaś plaga obcej pleśni? Czyżby francuski sabotaż? Francuski sabotaż? A zjedzmy go i spróbujmy. Ona jest wygłodzona. O nie, mam nadzieję, że to ci pomoże. Didi Dawkins, czy ten ser będzie wspaniały? Zjedliśmy ser ze spiżarni, niestety to nie był ser, to był niejadalny produkt mydlany. Łuj! O nie! Ale nie jesteśmy chorzy w żaden sposób. Oni są wygłodzeni, muszą, on nie może, ale oni muszą dostać zupę. No i fajnie, a mamy skarpetkową pacynkę zrobioną i zaraz będzie możliwość kontaktu z tym, co mieliśmy zrobić wcześniej. Rodzina mechanicznych nomadów rozbija obóz niedaleko nas, kapitanie. Ich senior pyta, czy pan i Tom zgodzicie się na spotkanie z nimi. Moje skanery wskazują, że nie mają złej broni. Żadnej broni. Nawet zaostrzonych patyków. Jak ich pani potraktuje? Siłą? Zwinnością. Ponadprzeciętnie zwódźmy ich, zwinnujmy. Wiesz, o co chodzi. 23 dzień. No i co? Nikt nie jest chory, jest dobrze. Panie i Tom, wytańczyliście radośnie do obozu wędrowców. Początkowo roboty zerkały podejrzliwie ze swych szałasów, ale widząc, że przebywacie w pokoju, wyszłyby was przywitać. No i fajnie. No i fajnie. A co tam, senior? Bo może oni nas uratują w jakiś sposób. Dobra, słyszy pani to, kapitanie? To brzmi jak komary. To są komary. O, tam leci jeden. Niech go pani czymś szczepnie. O kurde, to mechaniczne konstrukty, niesamowite. Dobra, weźmy komunikator, pierdzielnijmy ich komunikatorem, bo w następnym dniu powinniśmy już mieć event z pacynką. Może, taki robot powinien być na ekranie, czego nie ma? Nie ma go jeszcze. No i zupę skraftowaliśmy, ale zepsuł się ten. No Jezu, wszystko trzeba naprawiać. Cały czas naprawiać. Ostatnią chemię zużywamy na naprawę konsoli komunikacyjnej. Jestem maszyną, a maszyny nie słyszą widmowych głosów. Te głosy, których w tej chwili nie słyszę, stają się jednak coraz wyraźniejsze. Czujniki obciążenia coś wykrywają. Dwuwymiarowy gatunek. To wyjaśnia, czemu moje kamery ich nie dostrzegły. O kurde. Są agresywni. Dobra, bierzemy to. Nie mamy łopaty, ale powinniśmy sobie poradzić. Oni nie są jeszcze jakoś wygłodzeni specjalnie. No i kolejny dzień. Czy Baby Bronko wróci... Felix, zaradzisz. Napraw 10 przedmiotów. Dostałem osiągnięcie. O, fajnie. Zaatakowały nasz statek. Nie widzieliście, jak nadchodzą, dopóki nie skrzeszą pani ognia zapalniczką. Wtedy nagle pusta przestrzeń wokół rzuciła niezliczone cienie na wszystkie ściany dookoła. Przez większość czasu niewidoczne dla świata 3D nie poradziły sobie z punktowym źródłem światła. Czyli jesteśmy zdrowi. Się udało. O, mamy robota. Korzystamy z pacynki. Oczywiście, że tak. A jak wasz poziom wygłodzenia? Wszystko jest ok? Jesteście tylko głodni. Dobra. Muszę kraftować zupę. A, nie ma już chemikaliów. Dobra, może to się zmieni, jak Baby Bronko przyjdzie z ekspedycji. Ty, zakończamy dzień oczywiście. Baby Bronko wraca. Hello, Baby Bronko. Hello. Mamy spotkanie. I mamy poradnik. Kosmos 101. Ładnie. Potuj 2D. B. Jak balbada. 40 chemikaliów, 10 materiałów i 2 zupy. Panie, to teraz się można bawić. Tylko... muszę kraftować na razie z zupy. Przydadzą się zupy. Nie ma ani pacynki, ani apteczki. A on nie jest wygłodzony. Jest wygłodzony. To musi dostać zupkę, prawda? On sobie też jest wygłodzony. Wszyscy są wygłodzeni. O panie, trzeba kraftować dużo zupy. Dużo. Jakie są szanse? Kapitanie, ktoś zauważył leżący niedaleko promu awaryjny kontener towarowy Astro Obywatel. Bzzzt. Musiałem sprawdzić. Baby Bronko jest silny. Szanse na coś takiego są nieskończenie małe. Dawaj, Baby Bronko, robisz to i przynosisz nam jakieś dodatkowe rzeczy z kontenera. Czy to jest kontener ewakuacyjny, powiedzmy? O, żyjesz. O, jedna zupa, ale nic tam nie było. Strzykawki ze szlarpem. Co to jest? I niestety szlarp okazał się lurą. Był przedatowany. No dobra, ale nie jest chory, to najważniejsze. Ty, nie? Czy on jest chory? Jest tylko słaby. Dobra, poradzisz sobie. Tu, pyk, co my tu mamy? Tom chciałby, żebyście oboje zafundowali sobie pasujące tatuaże jako symbol waszej więzi. Twierdzi, że podłapał ten zwyczaj w wojsku, gdzie on i paru chłopa strzelili sobie nawzajem takie dziarki na znak braterstwa. Dobra, zróbmy tatuaż, byle się nie rozchorowali.
On jest słaby, ale nie jest głodny. Dobra, kraftuj zupę od razu, nie ma czasu. Mijamy dzień, mija nam kolejny dzień. Zaraz zobaczymy, jakie mamy cele. Dzień 28. Przepięknie się w to gra, naprawdę. Dobra, nikt nie jest chory, mamy nową zupę, mamy wspólny tatuaż. Nie jest to zapisane, co prawda, gdzieś tutaj na ścianie. No ale, o, tutaj jest coś ciekawego. Dobra, co mamy dalej? Pani kapitan, co to za płacz i zgrzytanie zębami? Tęskni pani za ziemią? Proszę się rozchmurzyć. Jak to mówią, głodnemu zupa na myśli. Nie, chwila, inaczej. Raz na statku, raz pod statkiem. Wie pani, na taką handrę są i domowe sposoby. W śluzowej instalacji pseudotoaletowej dałoby się uważać i umieszać to i owo. Dobra, skorzystamy z poradnika. Kosmos 101. Największa potęga to potęga umysłu, ale potęga mięśni również może się przydać w trakcie kosmicznych wojaży. Dobra, a chcę sprawdzić jeszcze cele. Czekamy na kontakt od Shaylee i musimy zrobić jeszcze 3 dobre decyzje. Kurde, powiem wam, jest to do wykonania na tej planecie, nie jest najgorzej. Dzień 29, hello, hello. Poradnik astrobywatela zawiera przepis na kompot zrobiony wyłącznie z pokładowych płynów i detergentów. Wyszła pani taka lepka niebieska ciecz, do dna pani kapitan. Trochę pochlała, ale widzę, że nie jest głodna ani nic, a ten dalej jest słaby. No i co, tutaj wszystko, teraz decyzja. Wczoraj w nocy przeglądałem projekty i konstrukcje pięknych maszyn. Nic pani do tego, po co? Niech pani słucha. Znalazłam na pokładzie automat z przekąskami. Użyjmy oczywiście taśmy, bo taśma jest dobra na wszystko. Taśma jest najlepsza. Nikt nie jest jeszcze wygłodzony i za chwilę będzie trzeba im robić jakieś rzeczy, więc dobra. I zdobyliśmy jedną zupę z tego złomu. O, ale od razu sobie skraftuję kolejną. Jeszcze 3 możemy zrobić. No dobra, ona jest wygłodzona, on jest wygłodzony, wszyscy są wygłodzeni. Także 3 zupy. No karmić 3 na raz jest naprawdę ciężko. O! Widząc, jak bardzo istoty ludzkie tkwią w niewoli własnych emocji, nie dziwię się, czemu Shayla wróciła, by prosić panią o radę w swej romantycznej potrzebie. Czy można jakoś sprawić, by inny robot pokochał ją bezwarunkowo, a może uda się jej pozbyć uszkodzonego modułu uczuć? Nadeszła chwila, by znów pani sięgnęła do podstawowych ludzkich instynktów. Pani zdaniem, jakie by było dla Shayli najlepsze skuteczne wyjście z trudnego położenia? Ponadprzeciętna zwinność, ponadprzeciętna siła. Dobra, niech załoga użyje zwinności i miejmy nadzieję, że to wystarczy. No i co? Teraz wszyscy powinni być już zdrowi. Dzień 31 i najedzeni przede wszystkim. On jest dalej słaby. O, stworzyliśmy kolejną zupę. Shaylą uznała pani wraz, że najlepszym rozwiązaniem będzie usunięcie usterki, wywołując uczucie do Dumbo. A, dobra, to są roboty, które chcą ze sobą się tam pogodzić. Dajcie mi spokój, on jest dalej słaby. Dobra, od razu kraftujemy kolejną zupę i potem może jeszcze apteczkę. Przydałoby się wyjście na ekspedycję. Czy on jest najedzony? On jest głodny, ale Toma Thompsona wysyłamy do wioski. Wioska jest najlepsza tutaj. Tom Thompson. I damy mu kamizelę. Lecisz z kamizelą, Tom! Ma zamontowaną świetną dekorację błyskotki. O, tutaj ponadprzeciętna zwinność, bo tu jest królestwo tańca, czyli będziemy musieli z nimi wygrać w tańcu, żeby nie stało się nic złego, żeby nam nie przejęli statku, ani nie zrobili żadnych głupich rzeczy. No i teraz tak, tworzenie zakończone zupą, ok, przyjęła pani wyzwanie króla tańców, ale przegraliście starcie. Kiedy pani i baby zostaliście przeteleportowani na ich statek, razem wtoczyliście się na parkiet i od tego momentu było już tylko gorzej. Czyli nie umiemy tańczyć za bardzo. My tworzymy apteczkę. No i jak tam z racjonowaniem? Chyba jeszcze nie trzeba, prawda? Nikt nie jest wygłodzony. Okej, okay, kolejna rzecz. Pani kapitan, coś przesącza się do wnętrza promu. Wygląda jak stróżka żelaznych opiłków. Czyżby to były nanomaszyny? Na zewnątrz promu ścieżka żywych, jaskrawych kwiatów i czystej gleby prowadzi w dal. O, czy nadal mamy je wpuszczać? Wpuśćmy te nanomaszyny, bo mam dziwne przeczucie, że to stworzy nam jakiegoś psa w schronie. Dzień 33. O kurde, to się musiało potoczyć w... Wlewający się do kabiny strumień nanomaszyn zmienił się w powódź i niczym spore jeziorko otoczył pusty fotel. Postanowiła pani zaczekać, sprawdzić, co zrobią. Zaczęły pulsować, otworzyły wielki, migoczący kopiec, który potem nabrał kształtów człowieka. To April Angela. Przecież to jest robot! To jest niemożliwe, że to się wydarzyło. Na pewno nie będę jej karmił. Niech wraca z ekspedycji, ja ją wysyłam. Na pewno nie będę jej karmił. Mamy gościa, kapitanie. To świadomy robot i przedstawiła się jako Charles D12. Chce powitać nas na planecie swego ludu i prosi o pomoc. Skutek upadku uszkodził sobie ramię i sam sobie nie poradzi. Masz normalnie tutaj taśmę. Taśma jest niekończąca się prawdopodobnie. Ona się nigdy nie kończy. No, użyliśmy jej trochę, ona jest już wygłodniała, naprawiła pani ramię wędrownego robota, używając do tego taśmy. Pewnie nam pomoże, jakby ktoś nas zaatakował. Charlie powiedział, że mogę go nazwać Charlie. Był należycie pod wrażeniem i obiecał się odwdzięczyć. No tak, czyli to jest na zasadzie w 60 seconds, jak mamy gościa z nadprogramową ilością rąk i wtedy my mu dajemy zupę. Dobra, to jest jeszcze jeden dzień na apteczkę. No i co? Kapitanie, ktoś z załogi zauważył w pobliżu coś dziwnego. Kosmiczny upiór przez kosmos brodzi ku naszej łodzi. Pewnie ma jakiś cel, przywozi... my cokolwiek tajemniczego, co mogłoby go zainteresować. Dawaj artefakt.
Artefakt powinien rozwiązać sprawę. Ona jest wygłodzona, prawda? On też, czyli oboje muszą... Kurde, baby Bronco, no robisz duży problem, nie? Ale będę karmił ciebie, a nie April Angele. No i dobra, czy artefakt pomoże? Czy Tom Thompson wróci z ekspedycji wreszcie? Fajnie by było, jeszcze nie wrócił. Apteczka się skraftowała. Kosmiczny upiór sunął się do pani, wymachując ektoplazmatycznym mikrofonem. Zamierzyła się pani na jego artefaktem, a on eksplodował w rozprysku mazi. Dobra robota, kapitanie. Kuźwa, wiedziałem, że ten artefakt jest turbo potrzebny. O, robot! Sheila, robotniczka z rozpaczy stara się zgromadzić pewne mechaniczne elementy i narzędzia, mające jej pomóc usunąć irytującą usterkę. Ma nadzieję, że ugasi to jej nieodwzajemnione uczucie do robotowego gościa o imieniu Dumbo. Możliwe, że szybko. Dobra, zrób to zapalniczką. Trudno. Miejmy nadzieję, że się nie przyda. Tu możemy kraftować. A, nie mamy chemii! Dobra, Thompson, wracaj z ekspedycji. Tom Thompson, proszę cię. To jest ten moment. Dzień 36. Ale w to się gra mega... Wrócił! Wrócił! Traciliśmy zapalniczkę. 40 chemikaliów, 10 materiałów. Zapalniczka wraca do nas, nie wiedzieć czemu. Pewnie on przyniósł ją z ekspedycji. Tom dostrzegł zapalniczkę. Proszę bardzo, mamy dodatkowo do zwariowania ten i jedną zupę, którą chyba skraftowałem, ale najważniejsze, że jest 40 chemii, bo teraz możemy dalej kraftować zupę i karmić prawdopodobnie każdego. No i co? Jaki kolejny event? Ktoś zostawił nam przed włazem grę planszową Robumanji. Proszę spojrzeć, kapitanie. Piątki to moje roboty podróżnicy słodkie, ale to dziwne. Odczytujemy manającą z planszy potężną sygnaturę energetyczną. Ale numer. Nigdy jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Moje wyliczenia wskazują? Nie. To musi być pomyłka. Ten kryształ w środku planszy mieści w sobie mikro wszechświat. Proszę uważać, kapitanie. Chce pani zagrać? Nie gramy, bo to jest, czuję, event jak w 60 Seconds, że ktoś zostawił na ziemi skórzaną walizkę i zazwyczaj się rozchorowywujemy. Więc to jest zła decyzja. Znaczy dobra decyzja, że w to nie gramy. O nie, straciliśmy dwa... O nie! Jest zupa, ale straciliśmy 20 minerałów. Co mogliśmy robić za pomocą minerałów? Mamy ich tak 36, więc to nie jest nic straconego. Mamy apteczkę, mamy wszystko. To się rozkłada naprawdę dobrze. Wykonując rutynowe sprzątanie mojej bazy danych, trafiłem na plany aparatu określonego jako kondensator strumienia. Jeśli go zainstalujemy, może pozwoli nam odnaleźć drogę do domu. Jednakże niezbędny będzie jego montaż. Oczywiście, że to robimy. Jeszcze nikt nie jest tam jakoś turbo wygłodzony, proszę bardzo. Kapitanie, coś zainfekowało Bakera. Mój backupowy moduł SI, może to interferencja z powierzchni planety. Prawdę mówiąc, Baki potrzebuje restartu, przeciąża system wentylacji. Ktoś sprawny powinien podskoczyć i... cześć, ludziska! Trochę za gorąco jest w tej puszce, więc Baki zaraz to naprawi. Pędzę na pomoc jak wicher, haha. Dobra, niech będzie... ponadprzeciętna intelektem Didi Dawkins i od razu lecimy z kolejnym dniem. Zobaczmy, co się wydarzy. Czy będzie dobrze w dniu 39? Kiedyś zainfekowany Bejki przejął kontrolę. Ktoś z załogi podłapał panią, a pani wcisnęła kamizelkę ochronną wirującą opadki systemowego wentylatora. Muszę go trzymać na krótszej smyczy. Jest raczej buńczuczną inteligencją, chociaż lepiej nie mówić mu jego w twarz. Jego leciutkie ego. O, jeszcze dwie decyzje muszę dobrze pomóc podjąć i czekamy na kontakt od Shaylee dalej. No i dobra, ten jest słaby. Ona nie jest głodna. Jeszcze są niegłodni. Wygląda na to, że mamy przeciek, kapitanie. Było spięcie w systemie zraszaczy i teraz wszystko robi się wilgotne. Oczywiście, że używamy intelektu. Zanim wszystko przemoknie, tutaj kraftujemy zupę, bo nie ma czasu. Dzień kolejny. Dzień już 40. Gra się w to naprawdę bardzo przyjemnie i około minuty na jeden dzień. Zupa stworzona. Tworzymy kolejną, bo nie ma czasu. To już ostatnia. I na ekspedycję mógłbym wysłać April Angele. Fajnie by było. Oczywiście do wioski, bo w wiosce znajduje się bardzo dużo rzeczy. Dam jej kamizelkę. Mam nadzieję, że wróci, chociaż ona jest nanomaszyną. Oni są głodni, więc nie ma tragedii. I znowu robot. Już czas, kapitanie. Sheila zebrała trochę narzędzi i części, a teraz zjawiła się na pani statku z jeszcze jedną prośbą, żeby pomóc jej wykonać operację, która raz na zawsze usunie usterkę generującą niechciane uczucie do innego robota. Woli już nie doświadczać miłości do Dumbo. Twierdzi, że Dumbo tego właśnie by chciał. W każdym razie, gdyby cokolwiek wiedział na ten temat, składa swe życie w wasze sprawne dłonie. Operacja wymagać będzie chirurgicznej precyzji. Kto z was podejmie się tego zadania, kapitanie? Co? Kocia zwinność? No nie, no Didi Dawkins. To jest kolejna dobra decyzja. Ale czy to jest koniec gierki? Dzień 41. O co tutaj chodzi? Operacja była ciężka, palce miała pani zwinne, wszystkie zmysły skupione, jednak dostarczone przez Shaylee narzędzia niezbyt się sprawdzały. Porządna lutownica mogłaby tu załatwić sprawę. Niestety, Shaylee miała tylko zapalniczkę, którą od pani dostała. Po zakończeniu pracy aktywowała pani Shaylee w trybie awaryjnym. Pokuśtykała w stronę miasta z tępym wyrazem swojej robociej twarzyczki. Tylko czas rozstrzygnie, czy się nam udało, czy nie. Ale operacja, powiedzmy, się udała. Dobra, chemii już tutaj nie ma. Mam nadzieję, że ona ją przyniesie. Ściany się rozpadają, czuję pani narastającą paranoję. Dręczą panią natrętne myśli o wyjściu na zewnątrz. Choć pewnie pani od tego umrze. Ktoś musi to pani powiedzieć. Ma pani kosmiczną klaustrofobię. Dobre wieści to normalne. W naszej sytuacji klaustrofobia jest nieunikniona. Złe wieści, jedynym lekarstwem jest znalezienie sobie jakiejś rozrywki. Dobra, użyjmy skarpetkowej pacjentki, żeby się nie rozchorować. On jest wygłodzony, nikt nie jest jeszcze wygłodzony. Panie, Didi Dawkins tak nabrała energii. Zobaczcie to, dzień 42. No i teraz, czy mamy jeszcze jakąś jedną. O, oni są wszyscy głodni znowu. Jako leku na kosmiczną klaustrofobię użyła pani skarpety.
Rezultat okazał się zadziwiający, czyli podziałało. Ale skarpeta zniknęła niestety. Brakuje nam jednej dobrej decyzji. Jednej dobrej decyzji jako kapitana. Jako kapitana. W najciemniejszym zakątku promu znalazła pani parę wzdętych zardzewiałych fuszek zupy. No pewnie, że tak! Ty mnie pytasz, czy ją lubię zupę? Dzień 44. Czy April Angela wraca? No jeszcze nie wróciła. Cholera. Dwie zupy dodatkowo, idealnie. To się przyda, bo niewiele brak... Co? April nie wróciła jeszcze na pokład. A za ile wróci? Ekspedycja w toku. Dobra, czyli miejmy nadzieję, że jutro. Niedaleko promu przesuwa się miasto robotów. Tak jest. Starlight City jest ruchome. Płynie nad terminatorem planety, nad linią zmierzchu, gdzie dzień zmienia się w noc. Miasto ma stronę nocną i dzienną, ale jest w 100% zasilanie światłem gwiazd. Ich technika jest o wiele bardziej zaawansowana niż w innych robocich społecznościach tej planety. Może mogliby nam pomóc? Ktoś z nas mógłby pewnie ich dogonić, jeśli się pospieszy. Kto spróbuje? Ona ma kocią zwinność, nie? A ten jaką ma? Przeciętną? I ten też przeciętną. Dobra! Panie Didi Dawkins, czy to się uda? Dzień 45. Czy podjęliśmy wszystkie dobre decyzje? Szybujące miasto robotów zwolniło i pozwoliło pani się dogonić. Roboty podały pani tlen i upierały się, żeby wręczyć darmowe prezenty. Jak miło. Roboty ze Starlight City martwiły się, że nudzi się pani, żyjąc samotnie na tym opustoszałym świecie, więc podarowały pani skarpetę, by mogła pani zadbać o swoje zdrowie psychiczne. O, fajnie. I 30 chemii, 15 materiałów i dwie zupy. Nie ma na nic siły April, ale nie wróciła Didi Dawkins. Cieszę się, że w końcu udało mi się panią przekonać, by wyjść na krótki spacer wokół promu i rozprostować kości na zewnątrz. Nawet jeśli twierdzi pani, że zmusiłam panią swoim bezustannym marudzeniem. To dla pani dobra, kapitanie. Kiedy weszła pani na zewnątrz, zauważyła pędzącą w pani stronę małą asteroidę. Próbowała pani skoczyć z powrotem do śluzy, ale wygląda na to, że właz zatrzasnął się za panią. Potrzebuje trochę czasu, by go ponownie otworzyć, więc musi pani samodzielnie poradzić sobie z tą asteroidą. Dobra, tu będzie jakaś ponadprzeciętna zwinność kocia. Cele już mamy wszystkie, nie? Już chyba użyliśmy atrybutu 7 razy. Więc nie rozumiem. Ostatni dzień, czyżby? Dzień 46. Didi wróciła. O, użyj atrybutu 7 razy i odnieś sukces. Proszę bardzo. Zręcznie uskoczyła pani asteroidzie z drogi, a kiedy kurz opadł, potwierdziła pani, że nadal jest w jednym kawałku. Po bliższym przyjrzeniu asteroida wydała się pani podobna do częściowo przerzutej balonowej gumy do rzucia. A to pozwoliło na pewne wizje dotyczące skali wszechświata i niektórych jego mieszkańców, poznanie których nie budzi w pani przesadnego entuzjazmu. Okej, oni są głodni, więc teraz wszyscy prawdopodobnie... Wszyscy są głodni? Wszyscy mogą zjeść, nie ma problemu. Od razu kraftujemy zupę, bo mamy chemię. Każdy dostaje to. Nikt nie jest chory, prawda? Prawda? Więc mija kolejny dzień, a tutaj kapitanie, wykrywam niepokojący wzrost psychicznego napięcia. Sugerowane rozwiązanie uspokoić, urządzić epicką imprezę. Dobra, bo przecież tam uspokoić. Zróbmy to skarpetkową pacynką, bo ona na wszystko pomaga. No i co? Dzień 47. Wszyscy zadowoleni, mamy zupę, ale straciliśmy skarpetę, od razu kraftuję kolejną. Albo nie, pacynkę skraftujemy. Czy ona się przyda? Może się jeszcze przyda. Nie wiem. Dobra. Kapitanie, proszę nie alarmować załogi, ale zbliża się jakiś ostry wymiatacz. Wydaje się, że to jakiś typ droida. Właśnie się aktywował. W siatkowym worku na plecach ma różne śmieci. Skrawki metalu, kawałki roślin, inne rzeczy. Łącznie z czymś, co wygląda jak czaszka. Wyciąga chwytnik, żeby otworzyć śluzę. Czy mam zabezpieczyć zewnętrzny właz śluzy i nie pozwolić robotowi na wejście? Nie, wpuść go. Dlaczego masz go nie wpuścić? Dzień 48. Mimo budzącego dreszcz zachowania droida postanowiła pani nie blokować śluzy. Muszę przyznać, że miałem wątpliwości w tej kwestii, ale intruz okazał się niezwykle cenny. Wewnątrz zakrzątał się dookoła, zbierając kurz, opiłki metali i różne śmieci. Potem warczał przez chwilę i z jego przeciwnego końca wypadły nieduże kule materiału. O! Jedna z nich okazała się zbudowana z jadalnych substancji organicznych przekąska. Droid dokończył sprzątanie i odleciał. Kiedy pani siedziała z całą załogą, podgryzając jego roboodchody. Ale wszyscy są zdrowi. No fajnie, podoba mi się. Ona jest słaba, on też jest słaby. Ta się czuje spełniona. Jeden z robocich mieszkańców tej planety chciałby się sprawdzić w pojedynku z panią. Kapitanie, pozwala pani wybierać między próbą inteligencji albo fizycznej sprawności. Jestem geniuszem? No dobra, powiedzmy, że jestem geniuszem. Nikt nie potrzebuje zupy. No i co? Dzień 49. To jeszcze nie jest koniec? Kuźne, ta gra jest naprawdę nieprzewidywalna. O, wygrałem konkurs z logicznych zagadek i dostałem spacynkę. Okej, okay. Słaba, nikt nie jest wygłodzony. O, robot. Kapitanie, jest tu robot imieniem Dumbo i chce się z panią zobaczyć. Coś pani kojarzy, na pewno? Pewna robotniczka kochała się w nim nie tak dawno temu. Tak się składa, że Dumbo ma sporo pytań w kwestii Shaylee. Jak rozumiem, coś sprawiło, że jest praktycznie niezdolna do komunikacji ze światem zewnętrznym. Wzrok ma pusty, a jedyny dźwięk, jaki wydaje, to gadanie, gdakanie kury. Tak, okej. Okay. Dumbo widział, jak niedawno rozmawiała z panią i chce poznać prawdę o tym, co się stało. Wyzna pani Dumbo prawdę o operacji Shaylee i... pani w niej udziale. Musimy to zrobić. Ale czy to nie będzie koniec gry? Mam nadzieję, że nie zginiemy.
Błagam cię, Dumbo, dzień 50. Czy on nam uwierzy? Czy nie będzie zły? Nie jest. Dumbo docenił pani szczerość, kapitanie. Muszę przyznać, że fakt, iż choć Sheila nie wiedziała o tym, Dumbo cierpiał tę samą usterkę i kochał się w niej przez cały czas. Czyni całe wydarzenie naprawdę tragicznym, obiektywnie rzecz biorąc. Niesamowite. Ta się skacze, że burczy jej w brzuchu. To tylko głód. Nie przesadzaj. No i co? Wykrywam w powietrzu wysoki poziom stężenia nieznanej toksyny. Analiza wykazuje, że nie jest to bardzo niebezpieczne, ale ma własności halucynogenne, więc na dłuższą metę lepiej jej nie wdychać. Dobra, skorzystajmy z taśmy. Taśma jest dobra na wszystko. W sensie, nie ma innej możliwości. No i co? Co teraz wydarzy się w kosmosie? Bo zrobiliśmy jakby wszystkie rzeczy, cele zostały spełnione, taśmy użyliśmy, cele mamy. No i co teraz? Co tam pani rysuje? Czyżby to była szynka? Rozumiem, ma pani już dość zupy i wspomina ziemskie potrawy. Radziłabym jednak nie iść tą drogą. Proszę, mam tu program przygotowany na takie właśnie sytuacje. Nazywa się Nie wszystko jest lodami z bitą śmietaną. Powinien pomóc pani skoncentrować umysł na innych sprawach. Chce pani rozpocząć ten program? Oczywiście, że tak. I co się wydarzy za chwilę? Dzień 52. Ja się dziwię, że nie są głodni w ogóle. W sensie dopiero teraz. Brawo, kapitanie. Pani kulinarne popędy pozostały pod kontrolą. Spędziliśmy popołudnie rozmawiając o rzeczach innych niż jedzenie, a potem zatańczyliśmy krąg i zgodziliśmy się co do licznych zalet zupy pomidorowej. Jeszcze jedną zupkę możemy stworzyć. Wygłodzony. No to trzech zup muszę użyć, poza oczywiście naszą panią kapitan. No i jaki event? Coś spadło z nieba, błysnęło i teraz odkrywa pani ze zdumieniem, że otacza nas rój czerwonych skrzydlatych cosiów. Oczywiście, że to przewidziałem. To scenariusz 87394B. Małe stworzonka atakują nasze ściany falami, przez co kadłub rezonuje jak głośnik. Użyj tego i powinniśmy być bezpieczni. Tak mi się wydaje, że się nie dostaną. Dzień 53. Oho! Nieźle, rój małych czerwonych obcych przemówił do pani wibracjami kadłuba. Próbowała pani odpowiadać, ale tylko fruwały wokół naszego statku jak muchy nad świeżym nawozem. Potem wzięła pani w ręce artefakt i zdarzyło się coś dziwnego. Obcy poruszyli się unisono z pani ruchami. Przemówiła pani, uprzedzając ich pytania, a one fruwały w odpowiedzi. Wasze umysły musiały się zetknąć, słyszeliście się wzajemnie. Czyli nic się złego nie wydarzyło. No i fajnie, nikt nie jest głodny. Nasz system filtracji wody się przegrzewa. Samo przegrzanie to nie problem. System ma zabezpieczenia. Problemem jest to, że pod wymiennikiem wody składujemy nasze minerały. Obawiam się, że dowolne minerały na wysiłowych ilościach pod wpływem zbyt wysokiej temperatury mogą się roztopić. A to niesie ze sobą ryzyko. Ręczny restart mógłby podziałać. Oczywiście, bo mamy kocią psychę. Mogę coś ulepszyć? Ulepszmy moduł ekspedycyjny. Albo skarpetę ulepszymy. Ciekawe, czy będzie lepsza. Jak będzie wyglądała na drugi dzień? Jestem mega ciekawy. Dzień 54. Ło, jest w kropki. Awangardowa skarpeta. Nieźle. Tom mówi, że jednym z jego ulubionych zajęć jako wysoko postawionego specjalisty od marketingu w dużej korporacji było pierdółkowanie sobie z firmowym sprzętem. Dobra, niech se popierdółkuje, tylko niech tego nie zepsuje, bo będzie problem. No i dobra, dzień 55. Już mamy, kurde, z 50 minut gameplaya. Popierdółkował sobie, ale nic nie narobił. No jakie mamy cele? Co my tutaj możemy zrobić? To jest niesamowite. Kapitanie, odbieramy przekaz ogólny od innej sztucznej inteligencji. Witajcie, mięsne kukły. Tu legion zdezorganizowanych robotów. Nie prowadzimy logów aktywności i nigdy nie wymieniamy oleju. Nasze przewody rosną długie i piękne. Jesteśmy chaosem wszechświata. Mięso ucieleśnia porządek, a zatem musicie zostać zniszczeni. Jest nas legion, jesteśmy zdezorganizowani. Chwała chaosowi. Kapitanie, wykrywam potężną sygnaturę energetyczną zbliżającą się do naszej pozycji z niemałym ułamkiem prędkości światła. No żeż, to takie czubki psują opinię wszystkim SI. Nie jestem pewien, co można tu doradzić. Może uda się ich zniechęcić sprytną odpowiedzią albo demonstracją siły. Tak czy tak, nie ma pani zbyt dużo czasu. Atrybut załogi, mamy bardzo dużo siły, ale jesteśmy geniuszami. Więc może geniuszostwo coś tutaj pomoże. 56 dzień, czyli wygląda na to, że tak. Niesamowite, kapitanie. Pani odpowiedź skutecznie odstraszyła nacierający legion zdezorganizowanych robotów. Wyraziła się pani, tu kapitan Didi Dawkins. Złożona przez was propozycja zostaje chwilowo odrzucona. Standardowy okres zgłoszenia destrukcji mięsnych kukieł w obszarze tej jurysdykcji wynosi 3 miesiące. Co więcej, takie zgłoszenie należy przesłać na piśmie z pieczątką, listem poleconym. Mamy w załodze znakomity zespół prawników, którzy z przyjemnością zgłoszą tę sprawę do sądu. Łączę wyrazy szacunku, kapitan. Roboty wpadły w taką panikę, że nie potrafiły nawet uciekać w tą samą stronę. Niezłe! Niezłe, o! Proszę się obudzić, kapitanie, ktoś czeka na zewnątrz. To Dumbo, robot ze złamanym sercem. Oczy błyszczą mu z podniecenia, kiedy pani wychodzi i wskazuje na coś za panią. Ogląda się pani i spostrzega coś zaskakującego. Nasz statek jest naprawiony. Cierpiąc po starcie uczuć Shaili przez ostatnie noce, Dumbo zajmował się naprawą rozbitego statku kawałek po kawałku. Zmiany były stopniowe i nic pani nie zauważyła, dopóki praca nie dobiegła końca. Ale Dumbo nie zrobił tego z czystej dobroci swojego elektronicznego serca. Wciąż ma nadzieję na wspólną przyszłość swoim i Shaili. Słyszam o dalekiej planecie, gdzie mieszkańcy dysponują technologią o wiele bardziej rozwiniętą niż na Robotofu.
Ma, Robotofu się nazywa ta planeta swoją drogą, o nieźle. Ma więc jedną ostatnią prośbę. Czy zechce pani zebrać jego i Shaila na pokład, by pomóc raz jeszcze połączyć się parze kochanków przez gwiazdy przeklętych? No kurde tak! No kurde tak! Wszyscy są wygłodzeni? Wszyscy. Mam dwie zupy. Kapitan i Baby Bronco był najbardziej dzielny. No nie mów, że... Ukończ grę, utrzymując przy życiu czteroosobową załogę. Co jest? To jest piękne! Nie sądziłem, że 60 Parsec i nowe zakończenie na planecie Robotofu. To jest ten cały Dumbo. Bede. Zajebiste. Brawo, kapitanie, zyskała pani dzisiaj dwójkę nowych członków załogi. Odlatujecie o pierwszym brzasku razem. Proszę się przygotować na nowe przygody. Kapitanie, nadal jest pani czujna i opanowana. Tom wciąż wygląda na zagłodzonego. Bla, 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 bla. April wygląda kiepsko. Niesamowite. Zakończenie, w którym odlecieliśmy, szukając nowych przygód? Na inną planetę? I tak, kapitan Didi Dawkins i jego załoga opuścili Robotofu z nowymi przyjaciółmi, zmierzając ku nowym celom. Stali się wojownikami. Czy pomogą połączyć się Dumbo i Shaili? Czy miłość i oddanie Shaili rozpali się na nowo? W sensie tego robota. Jakie czekają ich wspólne przygody? Dokąd skieruje ich los w tej wyprawie? Może nigdy się nie dowiemy, ale jak każda nowa podróż, i ta jest pełna obietnic i nadziei. No i nie zapominajmy. Miłość wszystko zwycięży. Pani kapitan Dawkins zawsze dobrze traktowała Baby'ego, więc ten postanowił zostać u jej boku. Szybko stał się jej zaufanym pomocnikiem i dzielnym obrońcą przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami. Prawdziwymi i zmyślonymi. Nieźle. Tom wyruszył w kosmos poszukując przygód, a odnalazł miłość u boku pani kapitan. Didi zmieniła życie Toma, ale najpierw musiała nauczyć się odróżniać jego kłamstwa od prawdy. Byli razem ze sobą? Gdy ich wspólna podróż dobiegła końca, April opuściła panią kapitan i jak kot poszła swoimi ścieżkami. Wieść gminna niesie, że April otworzyła kilka galaktyk, stąd swój własny warsztat, specjalizujący się w naprawie atomowych jednokołowców. Didi osiągnęła niemal wszystko. Wielkość gwiazdy, tyle zup, ile dusza zapragnie. Ale wciąż przyświecał jej najważniejszy cel. Więcej kawy! Poszukując cennego napitku, stała się znana w galaktyce jako kosmiczna poszukiwaczka Didi. Jej wyczyny stanowiły natchnienie dla milionów galaktycznych wyrzutków. Napisano nawet ze dwie piosenki o przygodach Didi. Ale obie były takie sobie. Okej. Okay. Wydaje się, jakby lata minęły, odkąd astronautka amatorka wraz z dwójką załogantów opuściła Ziemię, spodziewając się najgorszego. Dziś dzielna pani kapitan i reszta rozbitków patrzą w gwiazdy wzrokiem pełnym nadziei. Jedna opowieść dobiega końca, ale inna się rozpoczyna. Niesamowite. Przetrwaliście na Robotofu. 57 przetrwanych dni, 36 zup, wykorzystanych apteczek 4, skarpet 2, 4x4 udane ekspedycje, odkryte miejsca 4x12, ciekawe co by było w innych miejscach swoją drogą, przedmioty z ekspedycji 4, nic nie rozmontowałem, 1 ulepszyłem, 21 stworzyłem, koniec przygody, niesamowite, no jeżeli chcesz więcej 60 Parsecs na tym kanale, to naprawdę warto, bo tutaj jest tyle zakończeń i to ma... Taki fajny klimat, no po prostu jak 60 Seconds, tylko że w kosmosie. Coś niesamowitego. Ode mnie to tyle, moi drodzy. Jeżeli chcecie więcej, wiecie co robić. Łapeczka w górę, szybkie 3000 polubień. Od razu pojawia się nowy odcinek 60 Parsecs na kanale. Niesamowita gra. Naprawdę aż dziwię się, że nikt jej nie nagrywa na YouTubie, bo jest naprawdę dobra. Zróbmy nową, fajną serię na kanale. Czekam na wasze łapeczki w górę. Subskrypcja, otwórz się jak pendrive. Załaduj lajka i subskrypcję. I to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach na moim kanale i w nowych zakończeniach 60 Parsecs. Dara, pu!